dzieciństwa właściwie jestem związany, znaczy się urodziłem dokładnie tutaj w Cybince, ale moja rodzina cała przyjechała z Polesia, najpierw babcia, później ojciec zabrany do drugiej armii Świerczewskiego, a większość rodziny była w Kanadzie, w Argentynie, w USA, dlatego ta droga historyczna jest trochę światowa. Niemniej nie byłem na Polesiu, rodzice wspominali, często byli dwa razy obecni, mama i tata, szukając tych swoich domostw, jednocześnie przypominając tą historię. Dlatego no, mam trochę sympatii, może więcej. Interesuje mnie ta przeszłość, a jednocześnie próbuję to przemycić w różnych rozmowach, podkreślając to pochodzenie związane z taką historią polskich przecież opodal rodziców, poetów, muzyków, Moniuszko, Kraszewski, Kościuszko. Stąd ta historia tego Polesia, tej okolicy Berezy Kartuskiej jest bardzo bogata i to jest także moim zainteresowaniem historycznym, a nie tylko w tworzeniu drzewa genealogicznego, gdzie szukam swoich przodków.